Nieodzownym elementem budowy muchy, każdej muchy, czy to tej morskiej, czy tej słodkowodnej, jest haczyk. No i dzisiaj Arek opowie nam o tym, jakie haczyki są ok, na które warto zwrócić uwagę, a czego unikać. Arku, hak morski, czym musi się charakteryzować? No bo tutaj mamy słoną wodę, czyli wchodzi nam w grę tak zwana rdza. Musi być mocny przede wszystkim, bo i ryby silniejsze, i ryby większe zdarzają się, to jest pierwsze. To jest już ekstrema. Ten hak jeździ na morskie tropiki, na ciepłe morza. To jest hak duńskiej firmy Arex. Mogą to być haczyki Gamakatsu, Mustad, wymieniam takie firmy, które po prostu się specjalizują w morskich. Rozmiar 8.0, ten hak jest mocny, ale przede wszystkim charakteryzuje się odpowiednim materiałem. Typowy hak morski to moc plus odpowiedni materiał. No i teraz o tych materiałach dwa słowa. Materiały nierdzewne to stainless steel, czyli stal nierdzewna, to duratin, który już szybciej zardzewieje. No i teraz jest jeszcze firma Arex, wprowadziła od tego roku A-Steel. A-Steel i Duratin są materiałami, można by to nazwać, ekologicznymi. Co to oznacza? Stainless steel, czyli stal nierdzewna, no nie jest wieczna, ale na pewno będzie bardzo długo rdzewieć. Jeżeli ona będzie długo rdzewieć, a zerwiemy dużą rybę, czy nawet małą, no to jest to jakiś problem dla ryby. Organizm może gdzieś tam się pozbyć tego haka, ale im większy hak, im więcej stali, im większy zadzior, no to będzie to trudniejsze. Duratin i A-Steel rdzewieją, ale to nie tak rdzewieją, że dzisiaj użyjemy muchy, jutro jest cała zardzewiała, bo oczywiście trzeba ją słodką wodą, jak wszystko, przepukać po łowieniu, ale daje rybie szansę, że za 2 tygodnie, za miesiąc ten hak zacznie rdzewieć, korodować i finalnie łatwiej będzie, przez to, że będzie poddany procesowi rozpadu, będzie łatwiej go usunąć organizmowi ryby. Więc taki pro-eko, można powiedzieć. Tak, bardzo na zagranicą wędkarze zaczynają na to zwracać uwagę. Właśnie u nas to jeszcze na Bałtyku za bardzo nie istnieje, ale i kaliber ryb mniejszy, zerwanie się ryby mniejsze, ale jeżeli już mówimy o marlinach, mówimy o Giant Trevally, GT, wielki gatunek, silny, te ryby łamią kołowrotki, mam wrażenie, że łamią wszystko życia, bo ludzie potem tylko jeżdżą w te tropiki. No to taka ryba po prostu jest realna szansa, że się zerwie z naszego zestawu. Muchówka, nawet mocne muchówki nie należą do najmocniejszych wędek, no więc wtedy te haki nie powinny być też takie forever and ever, że zawsze będą w tej biednej rybie siedziały. Najpopularniejszy z morskich, stal nierdzewna, stainless steel. A-Steel, Arexa, sporo firm robi też z duratinu. Jest jeszcze taki materiał, dość standardowy, to jest nazywane black nickel, to jest taka powłoka, która wykańcza haczyk. Ten haczyk wtedy tak troszeczkę bardziej estetycznie wygląda. I to jest czwarte wyjście. Black nickel, czyli czarne niklowe wykończenie haczyka. Jest to jak najbardziej hak morski, też wygięty, taki krewetkowy. Hak delikatniejszy, ale właśnie Arex stwierdził, że na nasz słonawy Bałtyk, na nasze trocie, to też nie ma co przesadzać i spokojnie taki zestaw wystarczy. Nie, taki typ haka, takie wykończenie. Właśnie black nickel. Czyli reasumując, 4 materiały. Black nickel na Bałtyk, polecam, ale uwaga, trzeba pukać. Ten black nickel to nie jest tak, że przyjdę z ryb, jedno piwko, drugie i w kimę. Właśnie mam takie, słuchaj, pytanie, od razu mi się tak nasunęło, nie? No. Z tym pukaniem. Załóżmy, że nasz haczyk nie miał kontaktu z dnem, czyli nie wchodzi w grę jakieś, wiesz, tam tarcie o piasek i tak dalej. Czy to, że po prostu, no łowimy w tym Morzu Bałtyckim, jest ta sól, czy to ma wpływ na ostrość haczyka, o. Bo tutaj to jest to zasadnicze, nie? Generalnie póki kamienie przeraźliwie tępują haczyki. To dobrze wiedzą wędkarze muchowi łowiący na nimfę. Tak. Bo nimfa idzie zawsze dołem. I nie ma świętości. Kamień po prostu stępi ten haczyk. Haczyki dzisiaj są ostrzone chemicznie, więc te haczyki kiedyś się ostrzało. Ja sam mam ostrzałkę u siebie zawsze w torbie, ale no
to już jest coś, z czym ratujemy zestaw, można podoszczyć te haczyki. Finalnie najczęściej muchę się po prostu wymienia. Ale tak, reasumując, kamienie i dno morskie, czy jakiekolwiek, ma bardzo duży wpływ na tępienie się haczyków. I tutaj nie ma zmiłuj. Takie haczyki należy podostrzyć, albo po prostu muchę już wymienić. No bo tu nie ma jak w oblerze, że zdejmę z kółeczka. Nikt jeszcze nie wymyślił, jak uczynić haczyk odpornym na kontakt z kamieniem. Ale jeszcze właśnie nawiązując do twojego pytania. Tu odgrywa dużą rolę ten rodzaj powłoki, bo jeżeli powłoka ze stali nierdzewnej przywali o kamień, no to będzie mniejszy, w zasadzie tu nie ma co rdzewieć tak bardzo. Oczywiście ten nalot rdzy i tak się pojawi, jeżeli będziemy długo używać muchy, jeżeli nie będziemy jej pukać, to na pewno bardzo szybko się zacznie utleniać, nawet materiał typu duratin. Jeżeli chodzi o powłokę black nickel, no to tu już jest typowo powłoka i ona jest cienka. Jeżeli uderzymy o kamień, jeżeli ta powłoka się zetrze, haczyk będzie narażony na korozję. Muchy nie są wieczne. Zdecydowanie tu trzeba liczyć się z tym, że słyszałem historię, że ktoś zrobił muchę, ta mucha złowiła 100 ryb i w ogóle była 5 lat. To się zdarza, ale trzeba nastawić się na to, że no co jakiś czas ten arsenał trzeba podmieniać, aktualizować i tak to działa. Dobra, tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Tutaj powiedziałeś, że tutaj mamy ten czarny nikel, no i podejrzewam, że ta warstwa tego czarnego niklu jest bardzo mała. Jeżeli my mamy taki oryginalny haczyk, to widzę, że ten zadzior jakby był też poniklowany, jakby był niklowany już po naostrzeniu. I teraz tak sobie tak to tłumaczę, że jeżeli ja naostrzę sobie jeszcze raz ten haczyk, to usuniesz warstwę. To usunę warstwę, tak. I w tym momencie będzie szybciej rdzewieć. Dlatego właśnie powiedziałem, że to jest osłabienie haczyka i to jest jakieś tam działanie doraźne nad wodą. Mam tą muchę, muszę na nią łowić pod ostrze, ale trzeba się liczyć z tym, że no, ta mucha już na pewno wytrzyma krócej, no bo haczyk wytrzyma tak krócej. Jest. Pewnym wyjściem są muchy tubowe. Tubówka jest o tyle fajna, że tam mucha jest ukręcona nie na haczyku, a na tubie. Mhm. A haczyk przechodzi przez tubę, tak jak w Speedolino trochę. Tak. Kotwiczka najczęściej i jest po prostu osobnym elementem muchy. No to wtedy, jeżeli haczyk nam się stępi, odcinamy haczyk, wymieniamy. Tubówki są fajne, lekkie. To od razu mi powiedz jedną rzecz. Czy w Polsce można łowić na muchy, które są uzbrojone nie w haczyk, tylko w kotwiczkę? Bardzo bogatą kulturę łowienia na haki o dwóch ostrzach albo o trzech, czyli kotwiczki, mają Anglicy. Na Wyspach Brytyjskich to są normalne typy much, zwłaszcza łososiowe, morskie również. Mhm. My w ofercie mamy takie haczyki, ale nawet widzę po sprzedaży, że one za bardzo nie schodzą. No właśnie, bo prawo tutaj, to nasze morskie, zezwala na łowienie zestawem uzbrojonym w kotwiczkę, więc dla mnie, no jeżeli spinninguję na przykład poprzez Speedolino, to jest śrybka. No mam na końcu tą kotwiczkę i czy to jest blacha na belonę, tak, która jest uzbrojona w kotwiczkę, czy to jest mucha na belonę uzbrojona w kotwiczkę, to jest wszystko jedno. Michale, tak? To są przestarzałe przepisy, nie nadążające za rzeczywistością, gdzie chodzi o interpretację, czym jest mucha. Moim zdaniem nie ma problemu, słuchaj, z tą kotwiczką przy połowie na przykład belony. Ja myślę, że na morzu na pewno nie będzie problemu. Nie będzie problemu. Aczkolwiek tutaj mamy same haki. Powiedz nam właśnie o wielkości tych haków i które ty polecasz fizycznie na nasze polskie Morze Bałtyckie. Hak Light Stinger, nie przez przypadek w rozmiarze 6. No chodźcie tu. O, kilka wyłożę. Hak Light Stinger jest hakiem właśnie morskim. To sobie schowamy, żeby... Jest to haczyk, który ma bardzo fajnie podgięty łuk kolankowy i samo ostrze. Chwytliwy. Naprawdę chodzi o to, żeby hak był cięty, zacinał. Jest na dość lekkim druciku, ale wystarczającym całkowicie na łowienie troci. Jest to typowy hak streamerowy, przewidziany na morze. Bardzo dużo wzorów właśnie wykonujemy na tym haczyku. Bardzo dobrze na nim wyglądają streamery. Naprawdę fajny, uniwersalny hak. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, jaki hak wybrać na początek, żeby ukręcić muchę, no to myślę, że ten Light Stinger NS122 bardzo fajny, albo inne podobne, innych firm, bo jeżeli chodzi o... Dzisiaj każda firma ma bardzo podobne haki w swojej ofercie. Faktycznie duński Arex, którego z żoną tutaj reprezentujemy, skoncentrował się na morzu, no bo to Duńczycy, no to kraj zdecydowanie morski, ale generalnie ten Stinger jest bardzo fajny. Ten hak z kolei jest bardzo ciekawy, bo jest wygięty. On jest, ma nawet nazwę Curved
shrimp, czyli wygięta krewetka. Taki haczyk jest typowym haczykiem do zrobienia krewetki, żeby uzyskać jej odpowiedni kształt. Trochę mocniejszy już drucik, taki bardziej solidny haczyk, no, typowo morska konstrukcja. Ludzie też robią na nim takie wielkie imitacje dżdżownic, glajchy tak zwane. To już nie jest morska mucha, ale mówię, jakie ma zastosowanie. Bardzo ciekawym wyborem tutaj będzie curved gamarus. Znowu curved, czyli wygięty, czyli nic innego jak taka mała kreweteczka. Tak to wygląda. Na to możemy zrobić kiełża. Gamarus, czyli kiełż. Ja powiedziałem krewetka, chodziło oczywiście o kiełża. Typowy pod kiełża, ja pokazałem taki większy. One schodzą do mniejszych rozmiarów, typu 10-12. Wszystko o to chodzi, żeby zaimitować kiełże, krewetki, wszelkie stworzonka morskie. Tych haczyków, jakby dobrze pomyśleć, jest kilkanaście. Ja pokazuję takie najbardziej charakterystyczne. Nie da się za bardzo całego tematu obejść jednym haczykiem. Reasumując temat haczyków. Typów jest naprawdę bardzo dużo. Co firma to różne pomysły, ale tak na morze, żeby się skoncentrować. Hak muchowy, no to typowa gięta krewetka. Hak muchowy to streamerowiec. Z takim fajnym, podgiętym zadziorem, żeby był czepny. Są też w normalnej wersji. One się nazywają wtedy nawet po prostu streamer. Hak, który się nazywa NS110 Streamer. No i tu na takiego bardzo dużego kiełża gięty fajny hak. Mój kolega, ciekawostka, tutaj właśnie z Mierzei, Maciek Szczuka, właśnie zamówił u mnie ten hak w dużym rozmiarze 1.0 po to, żeby uzbroić bodziaski, żeby zobaczyć, jak mu to będzie działało, nie? Ja na ten temat niewiele wiem, bo ja spinningiem się nie zajmuję już kilka długich lat, morskim to już w ogóle, ale Maciek twierdzi, że może to zadziałać. Mocne, porządne, fajne haki, nie? Temat rzeka, a w zasadzie temat morze, słuchaj, tak, jeżeli chodzi o haki. W następnym odcinku będziemy już konkretnie pokazywać zestaw muszkarza, czyli no jaki kij, jaki sznurek, chciałem powiedzieć plecionka, ale no jaki sznurek. Sznur linka. Sznur linka, no i właśnie, i pokażemy wam troszeczkę więcej tego. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.